Wystawa Snu o Potędze jest projektem, który powstał w kontekście architektury i w kontekście budynku, w którym się znajdujemy. Jest to obecnie Centrum Kultury Zamek, dawniej Zamek Cesarski w Poznaniu, który został wybudowany na początku XX wieku na zlecenie cesarza Wilhelma II. Potem w latach 40. był przebudowywany na zlecenie Adolfa Hitlera. Bardzo ważnym elementem tego projektu, który jest wystawą sztuki współczesnej i w którym uczestniczy 14 artystów, jest kontekst architektury, kontekst historii oraz wątki, które towarzyszyły temu miejscu i tej przestrzeni przez wszystkie lata jego istnienia. Bardzo ważnym elementem tej wystawy jest wątek porażki, który towarzyszył tej przestrzeni, tej architekturze właściwie od początku jej powstania. Wreszcie jednym z najistotniejszych wątków w tej wystawie jest wątek władzy. Sny o potędze odnoszą się oczywiście do różnych rodzajów sprawowania władzy oraz są definiowane przez artystów i uczestniczących w tym projekcie. Historia, która jest związana z zamkiem, jest na nowo przepisywana i odkrywana przez artystów współczesnych, którzy zostali zaproszeni do tej wystawy. Każdy z artystów zaproszonych do udziału w tej wystawie odbył przynajmniej jedną wizytę studyjną do tego miejsca. Są też prace, które powstały specjalnie dla tej wystawy, wpisują się doskonale w kontekst tej architektury. Jedną z prac, która została zaprojektowana z myślą o tym projekcie, o tej wystawie, jest instalacja Ani Witkowskiej, która znajduje się za nami, składająca się ze starych książek. Jest to rodzaj dywanu, który został ułożony ze starych książek, po których każdy z widzów będzie musiał przejść i zdeptać to, co się w nich znajduje, całą wiedzę i historię również w pewnym sensie. Oprócz pracy Ani Witkowskiej również inni artyści przygotowali pracę specjalnie do tej wystawy, między innymi Mirosław Bałka, Hubert Czerepok, Stefan Dende, Piotr Wyżykowski i Sebastian Sztumpf. Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy Sny o potędze do 18 grudnia 2011 roku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.